Jesteśmy Thief of Time. Działamy już od ponad półtora roku. W wakacje w 2015 roku, jak pojechałem na taki festiwal power metalowy w Zgierzu, który odbywa się już od 2 lat, tam kiedy oglądałem te zespoły, a wcześniej jeszcze z takiej chęci, że ja też chcę tak grać i w ogóle, no to spotkałem właśnie na tym koncercie Łukasza i Sebastiana. Po prostu przypadkowo do nich zagadałem, no i mówię tak, że hej, słuchajcie, czy nie szukacie może jakiegoś muzyka do zespołu, albo czy nie chcielibyście założyć jakiś zespół? A oni powiedzieli, że tak, jasne, spoko. Jakoś to się zaczęło, że to jakoś poszło dalej. Na koncercie w Krakowie takiego zespołu power metalowego Stratovarius, no i gdzieś tam w kolejce po prostu wyszedł po prostu z taksówki z bułką i z twarogiem i to na pierwsze co było, to nas zobaczył i coś tam gadamy o zespołach metalowych i tak dalej. Potem no może chcesz z nami grać, a on mówi, że no dobra, spoko, kiedy macie próbę, i no i po prostu przyszedł. Potem doszedłem ja, pojawiłem się pod koniec lutego w zasadzie 2016. Ogólnie przyszedłem w dosyć burzliwym momencie. Ja tam próbowałem do różnych kapel, miałem tam swój solowy projekt przez chwilę i w salce prób zobaczyłem ogłoszenie, potem znalazłem na Facebooku Thief of Time stronkę, napisałem i przyszedłem. Okazało się, że chłopaki umówili się na koncert tam 2 tygodnie później. Było to dosyć duże wyzwanie, ale o dziwo koncert się udał. 12 marca był nasz debiut na scenie w pubie pod ziemią. Tam też graliśmy do dzisiaj najwięcej koncertów i kolejne się zapowiadają już w czerwcu. Zrobiłem swoje z tym utworem właśnie Dragon Ruins. Stąd też na początku były plany, żeby grać power metal taki stricte. I tak wyszło podczas koncertu, że w sumie śpiewamy o smokach, ale sam utwór też nie brzmiał power metalowo, był dosyć powolny i ciężki. Mój wokal też raczej nie przypomina takiego wysokiego śpiewania, żadnych tenorów, żadnych pisków. Prowadziłem tam raczej coś w rodzaju zawodzenia. Ten utwór chyba jest najbardziej doom metalowy, jaki stworzyliśmy na początku. I od razu na pierwszej próbie w sumie padł riff do Lord of the Underworld, naszego drugiego utworu, szybszego, bardziej energicznego, i od razu po tej próbie utwór był w zasadzie gotowy. Mieliśmy materiał na koncert skromny, ale wystarczający ostatecznie. Gramy dosyć oryginalną mieszankę. Dla laików to może nic nie znaczyć, ale ogólnie tutaj jest duży kontrast, ponieważ power metal jest to odmiana bardzo szybka, melodyjna, dosyć lekka, głównie na wysokich dźwiękach. Za to doom metal też nie należy do ekstremalnych odmian, ale jest znacznie cięższy, opiera się na niskich dźwiękach i powolnych riffach, takich cmentarnych, grobowych, więc niby się nie łączy, ale zarówno muzycznie, jak i tekstowo udało nam się znaleźć balans między tymi 2 gatunkami. Każdy utwór też się u nas różni, nie ma 2 podobnych, każdy jest zupełnie z innej bajki i trochę też myślę, że tym jest nasza mocna strona, bo słuchając każdego kolejnego człowiek się nie nudzi, nie myśli, że znowu tłuczemy to samo. Fantazy było pierwszą iskrą zapalną dla tematyki naszych utworów. Zainspirowała mnie, ponieważ ja się zajmuję warstwą liryczną, do stworzenia może konceptu, to jest za dużo powiedziane, bo to, co tworzymy, nie jest aż tak ze sobą powiązane, ale takiej myśli przewodniej, archetypu, motywu głównego dla utworów. Ogólnie opiera się to na tym, że mamy historię z fantazy, mamy bohatera, tudzież jakąś opowieść, kreację świata i wprowadzamy mroczny twist w każdym w zasadzie utworze. Nie ma szczęśliwych zakończeń. Bohater, który jest wybrańcem, wcale nie jest wybrany, żeby świat ocalić, tylko jest ofiarą, która musi zostać poświęcona. Człowiek, który szuka miłości, nawet jeśli ją znajdzie, będzie musiał poświęcać wiele, będzie musiał prawdopodobnie zginąć, poddać się klątwie, żeby odzyskać to, co jego.
Przeklęte skarby nigdy nie zostaną odnalezione. Każdy bohater, który spróbuje się do nich dobrać, zginie tragiczną śmiercią. Świat smoków, elfów, magii okazuje się tylko majakami szaleńca. Jest ciężko, jest dużo wyobraźni, fantazji, ale jest też przykro. Biorąc pod uwagę to, co wcześniej Michał opowiadał o połączeniu tematu power metalu z dumem, można by pomyśleć, że śpiewamy o smokach z depresją. Ale, no, ale smoki z depresją też mają swój urok. Ale Tears of the Dragon już ktoś napisał. No, to prawda. Próbujemy grać generalnie w różnych miejscach, bo w samym Krakowie tak naprawdę zbyt wiele knajp nadających się do grania, które by wspierały podziemną scenę, nie ma ich tak dużo. Można by wyliczyć na palcach jednej ręki. My próbujemy w każdym razie grać za każdym razem gdzie indziej. Mamy dobre doświadczenia ze wspomnianym już podziemią. Harris akurat robi za naszego oficera kontaktowego, zbiera wszystkie znajomości, informacje i tak dalej. Jest naprawdę... No reszta z nas siedzi w piwnicy i sobie łupie. Każdy ma swoje zadania, tak. Albo siedzi w piwnicy i łupie, albo rozbija kokosy kciukiem, albo różne takie rzeczy. Jest różnorodnie, to też dla mnie jest dużym plusem. Nie lubię, jak zespół siedzi w jednym miejscu, w jednym gatunku, tak zupełnie się trzyma tego i tłucze kolejne utwory za utworem, nic nie robi z tą muzyką, nie eksperymentuje. Nazwa zespołu pochodziła głównie z tego, że ja po prostu wpadłem przy przeczytaniu książki Terry'ego Pratchetta pod tytułem Złodziej Czasu i jakoś tak mi po prostu naszło, że może to będzie nazwą zespołu. No to mówi o nas trochę o inspiracjach pozamuzycznych. Właśnie fantazy było pierwszym tym, było pierwszą iskrą zapalną dla tematyki naszych utworów, ale połączenie tego power metalu, dla którego fantastyka jest jakby standardem, z doom metalem stworzyło coś, połączenie tej tematyki power metalowej z doom metalową, która jest bardziej depresyjna, mroczna, związana ze śmiercią, przemijaniem i tak dalej. Zainspirowała mnie, ponieważ ja się zajmuję warstwą liryczną, do stworzenia może konceptu, to jest za dużo powiedziane, bo to, co tworzymy, nie jest aż tak ze sobą powiązane, ale takiej myśli przewodniej, archetypu, motywu głównego dla utworów. Ogólnie opiera się to na tym, że mamy historię z fantazy, mamy bohatera, tudzież jakąś opowieść, kreację świata i wprowadzamy mroczny twist w każdym w zasadzie utworze. Z najmniejszych doświadczeń, to podczas grania koncertów, kiedy graliśmy na przykład w pubie pod ziemią, bardzo dobrze był przyjęty też właśnie utwór Beyond, bo potem zagraliśmy go na bis, tak publiczność chciała. No i myślę, że dla każdego z nas to było fajne, że taki support od jakichś nowych fanów, albo po koncercie usłyszeliśmy gdzieś tam, ja usłyszałem, że w Chosen One mu się to podobało, to i to, to zawsze miło coś takiego usłyszeć, że jakieś nasze te dzieła, utwory są doceniane. Latem mieliśmy przerwę dłuższą, ale wróciliśmy z kopa w zasadzie w październiku. Od razu na pierwszej próbie po przerwie powstał kolejny utwór, już wtedy czwarty, The Chosen One. W klimatach bardziej orientalnych, dosyć ostry kawałek, spodobał się też publiczności i od razu rzuciliśmy się na koncerty. Przez rok z kawałkiem działalności koncertowej zagraliśmy już ich kilkanaście, najwięcej w pubie pod ziemią. No, w Krakowie w kilku klubach, graliśmy w Wadowicach, graliśmy w Katowicach, graliśmy ostatnio w Wiedniu. Obecnie skupiamy się na zarejestrowaniu naszego materiału. Już udało nam się w studiu Marquardt w Świętochłowicach pod okiem Marcina Papiura i Adama Kłosa nagrać część ścieżek perkusji. Teraz będziemy nagrywać gitary i idziemy do przodu.
powoli, ale stabilnie, no tyle na ile możemy, no póki co jeszcze jako podziemna kapela wyciągnąć. Jak wiele zespołów robimy to własnym sumptem, chociaż tutaj no inspiracje są wielkie, bo chłopaki najwięcej słuchają Iron Maiden, Running Wild i Halloween, różnych takich power metalowych tuzów. Znaczy zależy właśnie, których chłopaków. Za Michała to chyba mogę powiedzieć, że siedzi w ciężkim właśnie dumowym materiale adekwatnym do głosu i do osobowości. Z kolei to, jak to jeden mój kumpel stwierdził, słucham zupełnie odhumanizowanej muzyki, więc może tutaj nie będę się nawet streszczał. Ostatnio, jeżeli już coś słucham, to są rzeczy, które w najlepszym wypadku mogły zostać wydane przez YouTube'a albo przez Bandcampa. Witch House, Retro, różne też Roadmare, Stoner Rocka i Doomu. Inspiracje mamy różne, chociaż najwięcej jest tej muzyki klasycznej heavy metalowej, jak nowa fala brytyjskiego heavy metalu, czy nawet jeszcze starszy, taki bardziej korzenny metal jak Black Sabbath. Skoro inspiracje są takie wielkie, no to fajnie by było też może kiedyś zagrać na jakiejś wielkiej scenie. Nie. Słyszeliśmy, że teraz jest wielki deficyt artystów na Apollo. Rozważaliśmy, czy nie wysłać tam naszego zgłoszenia, ale jeszcze jesteśmy trochę zbyt nieśmiali, żeby dzielić scenę z Marylą Rodowicz. Ale póki co tak naprawdę jesteśmy zespołem koncertowym, więc najbliższe plany to zagrać pod ziemią na Kazimierzu 10 i 17 czerwca. Yeah!